drodzy, przyjeżdżam do Was, przybywam z Okotka, który leży niedaleko Lublińca, gdzie my misjonarze oblaci prowadzimy dom dla młodych, takie dzieło dla młodych, gdzie ci młodzi mieli swój azyl, mieli takie swoje miejsce. I chcę pośród tych dni Adwentu, które zbliżają i przygotowują nas na Boże Narodzenie, podzielić się z Wami tym doświadczeniem wiary, doświadczeniem moim osobistym, poszukiwania Boga, ale też takim poszukać kilka lekarstw na różne choroby, które gdzieś toczą nas, nasze dusze, nasze serca, które sprawiają, że nie jesteśmy do końca wolni, że nie żyjemy tak, jakbyśmy mogli pięknie, dobrze żyć. Bo Jezus, bo Bóg tego pragnie, wyzwalać nas. Pragnie to, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, aby umarli i zmartwychwstali ci, którzy są duchowo martwi, żeby odnaleźli swoją nadzieję, by trędowaci byli oczyszczeni. I dzisiaj takie pierwsze lekarstwo na naszą ludzką pychę, która nikogo z nas nie omija, dotyczy wszystkich nas po tej czy po tamtej stronie ołtarza. Lekarstwo na pychę, pokora. Pan Bóg posyła swojego Syna, który jest już coraz bliżej, bo za chwilę będą święta, i przed Nim wysyła do nas Jana Chrzciciela, jako taką główną, najważniejszą postać adwentowego czuwania, też jako kogoś, kto jest dla nas wzorem tego czuwania. Człowieka bezkompromisowego, odważnego, kogoś, kto może nam się pomóc dobrze przygotować. Na uwagę dzisiaj zasługuje, bracia i siostry, pokora Jana Chrzciciela, który poprzedzał Chrystusa. Poprzedzał i to tak, że nawet nie czuł się godzien, by rozwiązać rzemek u sandałów swojego mistrza. Nie chciał, by mówiono o nim jako Mesjaszu, nie chciał, by mówiono o nim jako Eliaszu. Mówi, ja jestem w ogóle, nie chciał, by mówiono o nim jako człowieku. Mówi, jestem głosem wołającego na pustyni. Unikał wywyższania się, chociaż miał wielu uczniów i wielu za nim szło. Poprowadził bardzo ascetyczny, radykalny tryb życia na pustyni. Przyodziewał się skórą, jadł szarańcze. I pyta dzisiaj, święty Jan Chrzciciel pyta Jezusa, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? To jest to pokora, jest przeciwieństwem pychy, która też przecież mu groziła. Bo jako nauczyciel również pociągał tłumy. I groziło mu to, że mógł postawić siebie na pierwszym miejscu, a jednak tego nie zrobił. Pozwolił święty Jan Chrzciciel, drogi bracie, droga siostro, on pozwolił, żeby być taką rękawiczką Pana Boga. Rękawiczką, którą zakłada Bóg. To w niego, to w jego sercu, w jego życie wszedł Bóg, a on nie zabrał pierwszego miejsca. Nie skradł Bożej chwały. I tak jest, tak i nam przecież w wielu życiowych sytuacjach grozi taka szatańska pokusa, żeby pomyśleć, że jestem wyjątkowy, że jakiś nadzwyczajny, że jakiś, jestem jakiś naj. I święty Jan również mógł ulec takiej pokusie władzy, kierowania ludźmi, bo przecież oni za nim szli, chrzcił swoich uczniów. To znaczy, że był przez nich słuchany. Tyle przecież czasu z nimi spędził i mógł sobie pomyśleć. I tak też po ludzku wydaje się, że po ludzku święty Jan Chrzciciel tych ludzi, tych swoich uczniów też pokochał, bo się z nimi tak na pewno emocjonalnie związał. A wielu potem, gdy był w więzieniu, poszło za Jezusem. Nie zatrzymał ich przy sobie. Zwyciężyła w nim pokora. I w świetle tej dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć jeszcze jedno. Pokora zwyciężyła w nim w jeszcze jeden sposób, gdy pyta Jezusa, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. To znaczy, bracia i siostry, że święty Jan Chrzciciel nie mógł, nie rozpoznał Mesjasza od razu. On, który prowadził
życie twardego, surowego człowieka na pustyni, który sobie nie oszczędzał, który był ascetą. On na pewno w obliczu Jezusa, który był łagodny, jak baranek, który chciałby nie nadłamano trzciny, które nie złamano trzciny, które jest nadłamana, który każdego chciał uratować. Święty Jan Chrzciciel przedstawia się nam jako taka postać niesamowicie mocna, radykalna. Pewnie Święty Jan Chrzciciel był takim człowiekiem, na którego ludzie jak patrzyli, to im się otwierały serce, chcieli się nawracać. Chcieli z nim być, bo wiedzieli, że w nim jest głos prawdy. I on nie mógł rozpoznać Jezusa, więc go zapytał. I gdy Jezus potwierdził, że jest Mesjaszem, co zrobił Święty Jan Chrzciciel, ten twardy człowiek? Nie pozwolił, by jego umysł został zaślepiony władzą i wyższością, ale usunął się w cień. I gdy był w więzieniu, gdy już był uwięziony, przecież mogłoby się wydawać, że przegrał, że nie odniósł sukcesu, że nie zapisał się godnie w historii, skoro umierał, kończył gdzieś w więzieniu. Nie miał też zapewnionego miejsca wśród apostołów, nie dostał żadnego awansu. Co w nas, bracia i siostry, rodzi się w takiej sytuacji? Przecież on miał te same uczucia jak my. I mogła się narodzić w nim myśl buntu, mogła się narodzić w nim myśl zgorzknienia, odrzucenia przez Jezusa. A święty Jan Chrzciciel co robi w więzieniu? Upomina Heroda za jego nieprawe życie. W ogóle się tym nie przejął. Nie przejął się swoją sytuacją, bo był do końca wierny Bożemu prawu. Dlatego też Jezus dzisiaj mówi: między narodzonymi z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Bo to była prawdziwa, szczera, do bólu szczera pokora tego człowieka. I chcielibyśmy pójść dalej w tej naszej refleksji do prawdziwej pokory także w naszym życiu, osadzonej w naszych realiach, w naszych rodzinach. Ale zanim, to dzisiaj jeszcze o tych, których zwyciężyła pycha. Bo Jezus, gdy chodził po całej krainie, po całej Jerozolimie, gdy chodził po... odwiedzał wszystkie miasta, tak naprawdę nie był od razu przyjęty. Nie był przez ludzi uznany za Mesjasza. Bo jego ziomkowie myśleli sobie: no jak to? Jakiś przybłęda, Galilejczyk, będzie nam mówił, że jest Mesjaszem, że jest naszym bohaterem, że to on jest spełnieniem naszych nadziei. Jeszcze taką myśl, że przyjdzie Mesjasz, ludzie mogli przyjąć. Ale to, gdy Jezus stawał twarzą w twarz, ale to, że Jezus stanął i mówił im w oczy, że to jestem ja, Mesjaszem, wysłańcem Boga, już było dla ludzi za dużo. Dotykało ich miłości własnej. A wiemy, że nie ma walki trudniejszej niż z urażoną miłością własną. Nie ma walki trudniejszej niż walki z urażoną pychą, która zamyka nasze ludzkie serce. Panu Bogu podoba się ludzka pokora, co wypowiedziała już Maryja, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. A Maryja miała zapewne wiele cnót: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, ale miała też prawdziwą pokorę. I teraz już chodźmy do naszego życia. Zobaczcie, Maryja w ogóle się w życiu nie poniżała. Nie ma ani jednego słowa w Ewangelii, w którym by powiedziała, że jest do niczego. A my nieraz tak potrafimy powiedzieć sobie: ja to już jestem zero. Ja to już jestem do niczego. Tak sobie podcinamy skrzydła w życiu. Tymczasem nie ma to nic wspólnego z pokorą. Pomyślmy, gdyby ktoś z twoich bliskich, jakiś ktoś z zewnątrz, twój sąsiad, sąsiadka, powiedzieli ci: no rzeczywiście, jesteś do niczego. No rzeczywiście, jesteś zero. Czy nie skończyłoby się to obrazem? Jakąś kłótnią? Jest pewna książka o diable mistrzu, który uczy swojego podopiecznego w seminarium dla diabłów.
I starszy pośród różnych technik mówi młodszemu: spraw, żeby ten, którego kusisz, którego pilnujesz, miał poczucie, był kuszony przez to, co największe, żeby miał poczucie, że jest kimś wyjątkowym, że jest jakimś nadzwyczajnym i żeby gardził innymi ludźmi. Albo przeciwnie, żeby był pociągany przez to, co najniższe. Przez gniew, nieczystość, ale też, żeby gardził sobą, żeby nosił w sobie to poczucie niższości. Niech narzeka na swoją słabość, niech czuje się człowiekiem z ostatnich rzędów życia, bo pycha wielkich polega na dumnym mówieniu o sobie, a pycha małych polega na ciągłym skupianiu się na sobie. Z pychy jest duma, ale z pychy też jest nieśmiałość. Rzeczywiście, ta pycha, bracia i siostry, żyjemy w czasach, kiedy ona nie jest zbyt popularna, raczej nie mówimy o niej, ale ona i tak w nas jest i przybiera różne twarze. Jest jak taki kameleon, jak wirus grypy, który się mutuje, który się dostosowuje. I zawsze zostaje taką podstępną bronią szatana. Zwykle pycha to po prostu przesadne przypisywanie sobie ważności, przesadne przypisywanie sobie znaczenia swojej wielkości. Ale w Bożych oczach źródłem naszego upadku jest wtedy, gdy łamiemy przykazanie Boże. Wtedy gdy się czuję taki niebezpiecznie samowystarczalny, żeby postawić się na równi z Bogiem. Wtedy w Bożych oczach staje się pyszny. Zobaczmy, ilu było takich ludzi w historii świata, którzy budowali swoje życie i karierę właśnie na tym, w oparciu o swoje poczucie wyższości. Czuli się więksi od samego Boga. I nawet nie pomyśleli, że nie tylko, że kiedyś skończą, że kiedyś ich życie się skończy, ale nawet nie pomyśleli o tym, że kiedyś nie będzie po nich śladu. Pycha każe podważać nam zasady i wątpić w Boże prowadzenie. Wątpić w prowadzenie Twojego szefa, Twoich przełożonych, męża, żony. Pycha to takie przekonanie: ja wiem lepiej, nikt mi tu nie będzie rozkazywał. Żaden szef, żadna żona. To jest właśnie pycha. I nie doceniamy życia i różnych form, jakie zły kryje, żeby nas sprowadzać na manowce. Bo niekiedy w szponach pychy są ludzie, bracia i siostry, którzy nie bardzo o tym nawet wiedzą. Niekiedy w szponach pychy są ludzie, którzy są porywczy i wściekają się na innych i ciągle chcą uznania, żeby zauważono ich pracę, ich zaangażowanie. Ciągle za mało mają tego uznania. Ciągle za mało władzy nad ludźmi i poniżają, pogardzają innymi. I takie życiowe niezaspokojenie prowadzi do tego, że chcą ciągle więcej, że są ciągle nienasyceni. A z tyłu głowy gdzieś czują, że to jest śmieszne, że to jest niepoważne tak żyć. Ale w tym trwają. Jeszcze jednym, ostatnim, który chcę wspomnieć dzisiaj, takim rodzajem pychy w tej naszej refleksji, jest ucieczka od relacji. Ktoś by powiedział, jaka to pycha. A właśnie ona jest. Gdy uciekam od relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z tymi, którzy są mi, do których jestem powołany, żeby iść, żeby żyć. Ucieczka od relacji, że może nawet zewnętrznie tak jestem. Może jakoś się staram, że jakoś na zdjęciu razem wyglądamy. Ale uciekam, żeby z nimi nie być. W mój świat, w telewizor, w internet, w niekończącą się pracę. A to wszystko ma jedną charakterystyczną cechę. Że nie muszę się, bracia i siostry, przed nimi ujawniać. Że nie muszę się odkrywać przed tymi ludźmi. Że pozostaję sam ze swoim wnętrzem. Taki mój osobisty egoizm. Że nie muszę się na drugich otwierać, konfrontować. Nie muszę ich poprosić o pomoc, bo przecież mam swój honor. Nie muszę im pokazać, że mam swoje ograniczenia. To jest też pycha. Taka ukryta. Taka, która sprawia, że może żyjemy, ale na pewno jesteśmy mniej szczęśliwi, gdy podlegamy w takim stanie, chcemy trwać.
I jest jedno lekarstwo. Przejdźmy w końcu do lekarstwa na naszą pychę. Jest lekarstwo na całe zło, które mniej lub bardziej każdego z nas dotyczy. Najlepiej przeżyć swoje upokorzenie. To jest to lekarstwo. Odkryć siebie przed ludźmi i przed Bogiem. To jest to lekarstwo na jad pychy, które się sączy nieraz w naszej duszy. To okazać się zbyt małym, niewydolnym, pokazać swoją słabość, że muszę być zależny od drugiego człowieka, od Boga, zrezygnować ze swojego nieraz honoru w takim znaczeniu tego słowa. I nie trzeba za wszelką cenę ukrywać prawdy o sobie. I wiecie co, bracia i siostry, może dlatego, że my nieraz tak chcemy, żeby nam w życiu było coraz łatwiej, żeby wszystko robić coraz mniejszym wysiłkiem, żeby było coraz mniej wymagań, coraz mniej prawdy o nas samych. Może dlatego, że tak chcemy, właśnie dlatego nieraz w naszym życiu jest przeciwnie, jest coraz, komplikujemy sobie to nasze życie, jest nam ciężej. A przecież to prawda nas wyzwala. Udajemy nieraz, że znamy się na wszystkim, na polityce, na sporcie, na kościele. A przecież te nasze kategoryczne sądy, które wypowiadamy z taką pewnością, nieraz sami już nie czując, że to jest śmieszne. I grozi nam, że nie zobaczymy wtedy nawet sytuacji, w jakiej jesteśmy. I potrzeba nam pokory, niesamowicie potrzeba nam pokory. I nie chodzi mi o jakieś upokorzenia, tak jak znamy z historii, jakieś upokorzenia destrukcyjne, takie niszczące człowieka. Nie o takie upokorzenia chodzi. Chodzi o życiową lekcję pokory. Ona może nieraz jest gorzka, może nas kosztuje, niewątpliwie. Pokora kosztuje człowieka. Ale daje po czasie słodki smak, daje szczęście. Nieraz trzeba nam zrobić krok w kierunku tej pokory. Może po raz pierwszy zaufać Bogu jako temu, który może mnie poprowadzić przez życie. Dać się poprowadzić. Krok w kierunku nawrócenia może wykonać uczeń albo człowiek, który chce być uczniem Jezusa. Po raz kolejny. Mamy kogoś takiego w Starym Testamencie. Nazywał się Jozue. I jak czytałem tę księgę Starego Testamentu, to Jozue był zdobywcą. Wiele razy zdobył wiele różnych miast. Obalił królów. Postawił na to miejsce swoich władców. Jozue był kimś wielkim. Jedno z miast, miasto Hasor, mówi Pismo Święte, Jozue zdobył przez to, że się wycofał. Wycofał się, nabrał siły i zdobył to miasto. I to, co chcę wam, bracia i siostry, w tych naszych refleksjach adwentowych zaproponować, to jest właśnie takie trochę wycofanie w pokory. Bo najgorsza droga w życiu, na pewno najbardziej błędna droga, to ta, w której są tylko nasze racje, tylko nasze spełnione ambicje, tylko ja. Był taki teolog też w latach 50. XX wieku, nazywał się Yves Congar, który głosił tezy bardzo radykalne, który mówił o przemianach w Kościele. I został na jakiś czas, powiedziano mu, że ma zakaz nauczania. Został jako teolog ograniczony. Ale on i jeszcze kilku innych wtedy wycofał się w pokorę. Nie poszedł w bunt, nie zbuntował się przeciwko Kościołowi. I później, gdy były czasy Soboru Watykańskiego II, to on i ci, którzy wtedy się wycofali, którym przywrócono misję nauczania, misję teologii, stał się głównym ojcem soborowym. Jednym z głównych ojców soborowych. Pokora zawsze zaprocentuje w twoim i moim życiu. Pokora zawsze nas zbliży do Boga. A gdy będziesz pokorny, to zobaczysz, jakie cuda Bóg może dokonać w twojej rodzinie. Właśnie przez pokorę. Właśnie przez moje czyste serce Bóg będzie działał też w innych. Był taki też dydym ślepy w starożytnym kościele, który poznawał Pismo. I tak jak ten przydomek wskazuje, rzeczywiście był prawie ślepy. Widział, tak jak ja tutaj teraz pokazuję, takim kątem oka. Tylko w ten sposób potrafił widzieć. Bardzo słabo. Ale też nie zbuntował się na swój los.
się najpiękniej z ówczesnych świętych, najlepiej przyswoił sobie całe Pismo Święte. I został, był szczęśliwym człowiekiem. Nie poszedł w bunt. Bracia i siostry, dlaczego nam potrzeba pokory, że gdy przychodzimy do Boga, gdy chcemy naprawić coś w życiu, dlaczego tu nie chodzi o to, żeby Bogu zaraz coś wyrzucać? Dlaczego tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć Panu Bogu, dlaczego pozwoliłeś na jakieś moje cierpienie, żeby się buntować, być zgorzkniałym? Wiecie dlaczego? Bo przecież, kiedy jedziemy z naszym samochodem do mechanika, który, jeśli nam się zepsuje, to chcemy, żeby był naprawiony solidnie, szybko, dobrze. To chcemy, żeby nam po prostu żeby ten samochód działał. I tak samo, gdy idziemy do lekarza, to jesteśmy skłonni powiedzieć wszystko o swoich nawet skrywanych chorobach. To jesteśmy skłonni poddać się nieprzyjemnym badaniom, bo wiemy, że lekarz chce nas wyleczyć. I tak samo jest z Bogiem. Potrzebujemy pokory, żeby On nas mógł wyleczyć. Potrzebujemy pokory, żeby dać się Bogu poprowadzić. A wtedy Twoja pokora, o tym będzie jeszcze w następnym dniu, ale wtedy nasza pokora ma moc promieniować na innych, także nawet o tym nie wiemy. Dlaczego potrzebujemy jeszcze pokory? Bo za 2 tygodnie we wszystkich kościołach będą żłóbki. Za 2 tygodnie znajdziemy się wśród świty ludzi, którzy Chrystusa rozpoznali. Wśród Maryi, Józefa, pasterzy. A to byli niezwykle pokorni ludzie. I my też potrzebujemy tej pokory. I my też potrzebujemy prostoty, żeby rozpoznać Boga, który się narodził. Może w czasie tego Adwentu pokorą będzie dobrze przeżyta moja spowiedź. Bo wiemy, że nieraz w czasie spowiedzi łatwo nam powiedzieć, skupić się na tych grzechach dotyczących może jakichś rozproszeń, nieraz jakichś takich małych przewinień, a gdzieś w sercu może odkładamy ważniejsze grzechy. Może jakieś słowo przepraszam, które powinno w tym Adwencie paść, ciągle odkładam na później. Może powinienem zadzwonić do swojego znajomego, który dawno już czeka na ten telefon, a ja unoszę się honorem. Może właśnie większe grzechy gdzieś się kryją w naszych sercach, które trzeba Bogu wyznać, żeby tą pokorę w sercu odczuć, by takim człowiekiem być.